Witam Was ponownie na moim kanale. No i jakżeby inaczej, jak nie World of Tank. A więc cały czas ciupiemy tutaj w World of Tanka. Zagramy dzisiaj najbrzydszym czołgiem premium, jaki posiadam. Jest to KW-5. Ten czołg chyba już jest wycofany ze sklepu. Tak mi się bynajmniej wydaje, że tego czołgu już kupić nie można. Tylko na specjalne okazje jest ten czołg do kupienia. Ale tak na co dzień nie można go kupić, został wycofany. Jest to najbrzydszy czołg moim zdaniem w tej całej grze. Nie tylko najbrzydszy czołg premium, ale najbrzydszy czołg w ogóle w tej całej grze. Tutaj ten czołg, wam powiem, jest bardzo twardy. Co mogę powiedzieć o pancerzu? Pancerz jest po prostu bardzo twardy. Ta płyta górna jest niesamowicie twarda. Wieża też jest twarda, jest bardzo dobrze skątowana. Widzicie te kąty? A więc tutaj ciężko się przebić. Nawet jeżeli stoicie przodem do przeciwnika, to dosyć ciężko go przebić w tych punktach. Wieża też jest twarda. Najgorsza bolączka tego czołgu to są nocniki. To są niewątpliwie, ja to nazywam nocniki, kible, które są po prostu tutaj na tym czołgu. Ten pierwszy duży to jest weak point. Taka mała penetracja jest potrzebna, żeby to przestrzelić. Z szóstki to przestrzelą delikatnie, bez żadnego problemu. Mimo tego, że to jest czołg ósmego tieru, czołg ciężki ósmego tieru, czołg premium, to jest zarabiaczka. Powiem wam, że ten czołg kupiłem sobie sam, już żona mi go nie kupiła, ale sam sobie kupiłem ten czołg. Wracając do tych weak pointów, tu jest następny weak point, ten nocnik następny, co mnie bardzo denerwuje. Ten właz byczy to też jest weak point i ten mały właz to też jest weak point, a więc jest nafaszerowany ten czołg weak pointami. A więc ma bardzo słabe punkty w tych tutaj miejscach. I tak naprawdę obeznany gracz, każdy obeznany gracz będzie celował tutaj w ten duży nocnik, bo bardzo łatwo trafić, ten mniejszy jest trochę ciężej trafić z dalszej odległości. Co muszę wam powiedzieć, że mimo wszystko, że ten czołg jest brzydki, ciężki, i ma bardzo słabe działo, o tym zaraz powiem. Ten czołg ma bardzo słabe działo, dlatego nie wiem, czy zauważyliście, ale ma tutaj załadowane 60 goldów. Nie lubię się bawić w jakieś tam po prostu pykanie taką małą lufką, miotłą, ja to nazywam, przecież to wygląda jak miotło, jak kij od miotły. A więc no tak naprawdę tu tym nic nie przestrzelimy. Tak, zobaczcie, penetracja, no. Na 100 metrów penetracja jest od 125 do 209. 250 metrów to jest 118, 196. 500 metrów to jest tylko 105, 175. A więc widzimy, jaki ten czołg jest po prostu słaby, jakie to działo jest po prostu słabe, jeżeli chodzi o penetrację. Czołg jest bardzo ciężki, a więc nadaje się do taranowania. Idealnie nadaje się do taranowania. Wielu, wielu mówi, wielu ludzi uważa, ja też czasami tak robiłem, że grałem tym czołgiem obróconym tyłem, a więc no nie widać wtedy weak pointów i naprawdę jak skontujesz dobrze, to wszystko będzie się tu ześlizgiwać, a więc wystarczy, że będziesz trzymał pod dobrym kątem, tak samo wieżę i naprawdę można tutaj dużo pocisków zrykoszetować. Co wam muszę jeszcze powiedzieć, to dosyć ciekawą rzecz, że tym czołgiem mam najwięcej nabitych stalowych ścian. Mimo tego, a więc tych odznaczeń stalowa ściana, mimo tego, że ten czołg jest nafaszerowany weak pointami, to mam na nim najwięcej nabitych tych odznaczeń stalowa ściana. No co tu mogę jeszcze powiedzieć? No o tym, te działo to mówiłem wam, że to jest po prostu jakaś porażka, więc tu nawet nie ma o czym mówić. Wieża jest bardzo dobra, wieża jest twarda, dół też jest twardy, no oprócz tych wszystkich weak pointów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zagrać tym ruskim czołgiem ciężkim ósmego tieru, tą zarabiaczką. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Powiem wam szczerze, że ja ten czołg kupiłem z tego względu, że tak naprawdę on bardzo dużo potrafi wytrzymać. Jeżeli ktoś jest po prostu nieobeznany w tej grze, to nie będzie walił w te weak pointy. To będzie starał się gdzieś wcisnąć tutaj w górną płytę, w dolną płytę, albo tutaj gdzieś wieżę z boku, a naprawdę ten czołg potrafi wytrzymać bardzo dużo, jeżeli chodzi o te punkty, które nie są wrażliwe. No nie pozostaje nic innego, tylko wejść w bitwę, zobaczyć, jak mnie wylosuje. Jeszcze o losowaniu mógłbym tutaj powiedzieć, że losuje przede wszystkim na ósemki. Na ósemki losuje ten czołg, wyżej raczej tego czołgu nie losuje, więc na dziewiątki to chyba mi się nie zdarzało. Nie pamiętam już, bo bardzo często grałem z bratem w Plutonia, więc możliwe, że brat tam grał jakimś wyższym
tierem i nas rzucało wyżej, ale nie przypominam sobie, żeby mnie rzucało wyżej, jeżeli sam gram tą KW5. Powiem wam szczerze, że ten czołg jest bardzo brzydki, ale ma w sobie pewien urok. No, jakiś tam urok ma, ponieważ jest, zobaczcie, jaka to jest wielkość, jaki on jest duży, ten czołg, a więc może się to tam komuś podobać. Mi tam on nie za bardzo się podoba, no ale ma ten jakiś tam swój urok. Zobaczymy, jak się spisze dzisiaj w bitwie. No, czy nabije następną stalową ścianę. Ja wam powiem, że bardzo fajnie tym czołgiem się jedzie na rzeź. Ja tym czołgiem lubię wjeżdżać w takie zadymy największe i wam powiem, że bardzo często wychodzę na tym idealnie, a więc udaje mi się po prostu kogoś staranować, gdzieś tam przestrzelić. Co jeszcze jest bardzo fajne, że ten czołg ma tutaj przeładowania tylko 7 sekund, a więc zobaczcie, delikatnie ponad 7 sekund, to jest naprawdę mało, mimo tego, że zaraz zobaczymy, jakie on zniszczenia zadaje. Uszkodzenia 300, no a więc widzimy, o już, patrzcie, już ktoś do mnie strzela i się już nie było penetracji, już pocisk się ześliznął. No bardzo fajnie. I jak szybko jedziesz i się ruszasz, to naprawdę ciężko jest trafić w te weak pointy. Co jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć, coś bardzo istotnego, że ten czołg jest dosyć wolny, więc jeżeli podjeżdżasz pod górkę, czy jeszcze jak z górki jedzie, no to wiadomo, ciężkie, to szybko spada. Ale jak podjeżdżasz pod górkę, no to jest niestety bardzo wolny, jest wrażliwy na arty. No tu nie ma co się oszukiwać, że arta może go po prostu tutaj pogłaskać. A więc trzeba uważać na arty. Tutaj koledze bym pomógł. Nie wiem, czy mi się teraz uda tam dojechać, bo to jest wolne bydle. Ale zaraz zobaczymy. Ktoś tam mi zwrócił uwagę, że ja za dużo gadam na tych gameplayach. No nie wiem, postaram się mówić troszeczkę mniej. Możemy zrobić coś takiego jak chwilę ciszy albo no coś w tym rodzaju. No nie zdążę koledze pomóc. No zobaczcie, tutaj go naprawdę zjedli. Ale ja może coś tutaj podjadę i, jak to się mówi, podobijam chłopaków. Zaraz zobaczymy, czy się tu uda. No ja mam 60 goldów załadowanych. Możecie się śmiać, możecie płakać, hejterzy, jak to słyszałem gdzieś tam na YouTubie. Płacz, nie płacz, ale przychodź. Ale no chodzi o to, że po prostu... O, jest tutaj coś. Schował się. Tak. Nie było penetracji T-34. To jest niesamowite. Ja nie wiem, gdzie ten pocisk poszedł. Chyba w las. Powinno to wejść. Nie wiem dlaczego. Zaraz zobaczymy, czy on zjedzie, czy nie zjedzie. Z przodu tu już coś jest. I suo, trzeba na to uważać, bo to jak... Załaduj mu. Jest, poszło. Aż zapaliłem go. Oleż, pięknie poszło. No, bardzo ładnie. Mówiłem, że słabe zniszczenia te działo zadaje. A nie wiem, czy ktoś tam dołożył, ale fraga mi zaliczyło, także to mój... Tutaj to moja zasługa. O, ISU tutaj jest, tak. Jest, ale to nie ja go zniszczyłem. Bardzo dobrze zostałem wykryty. Muszę uważać na arty, tak jak wcześniej powiedziałem. No wam powiem, że daję frajdy troszeczkę granie tym czołgiem. I tak naprawdę przez jakiś czas to tylko grałem tym czołgiem, jeżeli chodzi o KW5. Powiem wam szczerze, że jak z KW4 się mierzę, to czasami potrafię wygrać, no, ale na goldach, no tutaj nie ma co ukrywać, na goldach. Ja gram tylko tym czołgiem na goldach. Ktoś może powiedzieć, że jestem złotym noobem, ale powiem wam szczerze, że ja tak nie uważam. Jeżeli masz możliwość w tej grze używania goldów i w sumie tutaj każdy używa goldy, także nie widzę tutaj problemów. Każdy może sobie załadować goldy, każdy może sobie kupić premkę, także nie widzę problemów z używaniem goldów. I powiem wam szczerze, że jeżeli ktoś mnie przebija na przykład pociskami złotymi, goldami, no to nie jestem, powiem wam tutaj, jakoś za bardzo zniesmaczony. No z tego względu, że no to jest taka możliwość w tej grze i każdy z tego może korzystać. Zaraz podjedziemy tutaj, jeszcze zrobimy jakąś małą zadymkę, tam arty są. Nie wiem, czy się uda jeszcze kogoś dojechać, bo tutaj moja drużyna działa bardzo sprawnie, więc kąsają ich cały czas tam. Także zaraz zobaczymy, czy po prostu ja tutaj zdążę dojechać. Wątpię, ale może się uda, może, zaraz zobaczymy. Najważniejsze jest tak naprawdę, jeżeli masz małe przebicie, grasz czołgami lekkimi, no to najlepsze jest, o takim jak ten, to najlepsze jest kąsanie. No kąsać musisz, wtedy to pomagasz bardzo drużynie, jak kąsasz delikatnie. O. Objeżdża i ja wziąłem fraga. Ładnie. No i dwa fragi wziąłem w tej walce. Tak chytrze tego ostatniego, tak sprytnie, no ale zawsze jest frag.
No a więc widzicie, że po zarobkach, o tutaj co, ja dostałem jakie odznaczenie. Nawet nie wiem, co to jest za odznaczenie. No mniejsza o to. Ale powiem wam szczerze, że polecam wam wszystkim ten czołg. Mimo tego, że jest brzydki, mimo tego, że jest duży, wolny, to mimo wszystko jest frajda z gry. Jeżeli chodzi o ten czołg, to jest frajda z gry. 743 tutaj zadałem obrażenia, no tutaj dwa. Tutaj ktoś zadał 2000 bardzo ładnie. Także no nie jestem tu, nie byłem tu wybitnym graczem, jeżeli chodzi akurat o tą grę. No ale zaraz pojedziemy następną walkę już innym czołgiem, ale zaprezentowałem wam troszeczkę tą KW5. Powiem wam szczerze, że jestem zadowolony, że mam ją w garażu, jestem zadowolony. I zaprezentuję wam też niebawem pchełkę. Ja nazywam ten czołg pchełka, to jest E25. Bardzo fajny czołg, bardzo szybki niszczyciel. Naprawdę, żeby nie było, że powiedziałem czołg, tak, to jest niszczyciel, bo zaraz hejterzy przyjdą i będą powiedział na niszczyciel czołg. A więc zaprezentuję wam tego, tą zarabiaczkę. To jest tier 6, to jest tier 7 tylko, ale muszę wam powiedzieć, że nadrabia, jeżeli chodzi o działko, to jest działko bardzo słabe, jeżeli chodzi o penetrację, jeżeli chodzi o zniszczenia, ale nadrabia szybkością. Ale nie będę tutaj za dużo opowiadał o tym czołgu, może w następnym odcinku. Na razie, cześć.